Punkt Telewizja Internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Kołobowicz i pani doktor Ewa Kurek. Drugi odcinek naszego piątkowego programu Kurek na piątek. Tak jest, ta nazwa mi się coraz bardziej podoba. Pani doktor, do rzeczy. I zobaczmy, co pisze prasa. Mamy tutaj tygodnik Lisickiego, Do rzeczy. Wspomina on, możemy pokazać ten artykuł, mówi on o burmistrzu Londynu Sadiq Khanie, który potępia Polskę za rewizjonizm Holokaustu. No, ciekawe stwierdzenie. Przypomnijmy, że pan Sadiq Khan jest islamskim burmistrzem Londynu, no ale widać, sprawy londyńskie mniej go interesują niż to, co się dzieje w Polsce. Ale jest jedna rzecz, no chyba zabawna, że w sumie i pożyteczna, że pan Khan przekazał Muzeum Auschwitz-Birkenau kwotę 300 tysięcy funtów, no tylko motywacja tego, aby zatrzymać przepisywanie historii. Burmistrz oświadczył, że niepokoi go sposób, w jaki rząd w Warszawie mówi o roli Polski w nazistowskim ludobójstwie. Pani doktor, co pani o tym sądzi? No po pierwsze, chciałabym zapytać pana burmistrza z całym szacunkiem, ale jakie ma wykształcenie? Inżynierem od dróg, mostów, czy rzeczywiście jest historykiem? Bo żeby stwierdzić, że ktoś pisze od nowa, czy przepisuje, fałszuje historię, no to trzeba. Znaczy, właśnie, przepraszam, wpadnę słowo, bo tutaj to przepisywanie historii, to jest jednoznacznie delikatniejsze stwierdzenie, zakłamywanie historii, nie, prawda? To jest kompletna bzdura. No to pożyteczne, że dał trochę pieniędzy, a poza tym, brońcie Panie Boże, nie jest to ani rasizm, ani cokolwiek innego, tylko pan, przepraszam, jak nazywa się pan burmistrz? Pan Sadiq Khan. Pan Sadiq Khan wywodzi się z cywilizacji, która historię jako naukę rzuciła w XII wieku. Mówiłam Państwu na którymś spotkaniu o tym, mówiąc o islamie, że w XII wieku w przestrzeni cywilizacji islamu zabroniono uprawiania filozofii i również historii, więc siłą rzeczy nawet, ponieważ pan burmistrz, o ile wiem, urodził się w Londynie, nawet jeśli studiował historię, to jednak jest to nauka obca jego cywilizacji i nie ma żadnych podstaw merytorycznych do tego, żeby stwierdzić o przepisywaniu historii. No po drugie, wypowiedź dla żydowskiego jakiegoś dziennika, no to no bardzo mnie cieszy, że Żydzi i Arabowie zaczynają współpracować, bo to Jewish News to jest to. Może to jest jedyny dobry moment w całej tej wypowiedzi, ale panie burmistrzu, proszę przypomnieć sobie dzieje swojej cywilizacji i filozofa Avicenny i Averroesa, którzy już byli prześladowani za uprawianie wolnej myśli. No więc proszę nam tutaj o historii Polski, wie pan na pewno tyle mniej więcej, ile ja o historii z całym szacunkiem Bangladeszu. Nie wiem nic, gdybyście mnie państwo zapytali. Więc trochę takiej pokory dla swojej wiedzy i dla, jak kto dał panu mandat, żeby upominać nas, a czy pan w ogóle wie, gdzie Polska? No wie pan, gdzie Polska leży, bo był pan w Gdańsku, pani Dulkiewicz, niedawno. Także, proszę państwa, musimy być odporni na to, no my z tą swoją historią, z tym swoim charakterkiem musimy być na takie wypowiedzi odporni. No i oczywiście jakoś reagować, no chętnie bym porozmawiała z panem burmistrzem, mu wytłumaczyła, no ale... Okej, dziękuję bardzo. I drugi temat, teraz za Polsat News zacytujemy. Zaskakująca dosyć wiadomość, przynajmniej dla mnie. Jad Vashem przeprasza za historyczne błędy podczas Światowego Forum Holokaustu. Przypomnijmy, że parę tygodni temu w Jerozolimie odbyło się piąte Forum Światowe Holokaustu. To organizowane przez Jad Vashem i przez sponsorowane przez tego prywatnego rosyjskiego Żyda Moshe Kantora, prawda?
którym dosyć dziwna rzecz była, tam się w pewnym momencie podczas prezentacji pojawiła taka mapa, z której ruchu wojsk na tej mapie w zasadzie wyglądało tak, po pierwsze, Polska była nie Polską, było jakieś państwo Białoruś, którego nie było, no i przede wszystkim sugestia, idąc dalej niż Rosjanie, bo dla Rosjan II wojna światowa rozpoczęła się w 1941 roku, a z tej mapki to właściwie wynikało, że tak naprawdę II wojna światowa rozpoczęła się w 1942 roku. Komentatorzy oczywiście zwrócili uwagę na te błędy, ale nie ukrywam, że dla mnie zaskakujący jest fakt, że Jadwaszem przeprosił i przyznał się do błędów. A dla mnie, panie redaktorze, proszę państwa, wcale nie jest zaskakujący. Tu powiem z taką może satysfakcją taką, że jeśli przypomnicie sobie moje wypowiedzi, nawet tu w Telewizji Niezależnej Lublin, co najmniej 2-3 lat mówię jedno, że władze Polski muszą po prostu wstać z kolan i zacząć traktować Żydów jak równych, tak jak Francuzów, jak Niemców, jak Czechów, żadnych ulg. I wreszcie rzeczywiście pan prezydent zdecydował nie jechać. I pokazał stop, dalej nie. I przeprosili. I tyle. Bo dobre traktowanie, to nadmierne dobre traktowanie kogokolwiek, a szczególnie Rosjan i szczególnie rosyjskiej kolonii, jaką w tej chwili jest Izrael, to zawsze tu przytaczam też już do znudzenia państwu słowa współczesnego pisarza Wiktora Jerofiejewa rosyjskiego. Rosjanie od dobrego traktowania psują się jak kiełbasa na słońcu. Trzeba to rozciągnąć teraz na Izrael. Żydzi w Izraelu od dobrego traktowania psują się jak kiełbasa na słońcu. I postawił, prezydent powiedział nie, stop, dalej nie. I są już dobre efekty. Chciałoby się powiedzieć, kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. Oczywiście, oczywiście, że tak. Przede wszystkim traktujmy się równo. Nie wolno sobie, Polska popełniła zasadniczy błąd na żądanie Izraela, zmieniając ustawę o IPN. Powtarzam to do znudzenia i to był taki jeden z kardynalnych błędów. Izrael istnieje od 1948 roku. Polska powinna mieć wpływ na ustawy Izraela, przynajmniej w pierwszych latach, ponieważ tam wyjechali obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, również zbrodniarze. Nigdy się Polska nie wtrącała i dobrze, że się nie wtrącała. A my sobie pozwoliliśmy ustawy zmieniać IPN-u. No to pomyśleli, że jak Polacy są tacy głupi, to teraz ośmieszymy prezydenta. No na szczęście do tego nie doszło. I są takie skutki pozytywne. No jeszcze tak dla mnie osobiście było bardzo upokarzające, że ta ustawa o IPN została zmieniona nawet nie po konsultacjach między polskimi politykami i politykami tylko między Żydami z Izraela. I przede wszystkim i Mossadu. Że tam z jednej strony polscy dyplomaci... Tak, gdzieś w Austrii, w Wiedniu się spotykali. Dokładnie. To było tak obrzydliwe i tak ordynarne, że PiS za wiele rzeczy trzeba pochwalić, to ma zaczyna w niektórych fragmentach prowadzić politykę takich po prostu przekupek na targowisku, że sobie dwie przekupki ustalą, że dziś będą sprzedawać jabłka po takiej i takiej cenie, nie licząc się z nikim. Panowie, wy odpowiadacie za Polskę, po prostu. Tak jest. I pani doktor, wejdźmy teraz do ogródka sądowniczego, ale nie w tym zasadniczym wymiarze, tylko mnie z kolei zbulwersowała informacja, którą podaje RMF24. Też możemy zobaczyć ten artykuł. Był sobie emeryt, zjadł cukierka w sklepie, nie zapłacił za niego i teraz został skazany, to już druga instancja, został skazany łącznie, cukierek był warty 40 groszy, on został skazany na w sumie 120 zł, ale nie to jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest to, że państwo polskie takimi, przepraszam, bzdurami się zajmuje. No to jest właśnie sądownictwo, takich mamy sędziów, bo normalny sąd
po prostu, nawet jeśli by sklep wnioskował o ukaranie, wytoczenie z procesu, to powinien odrzucić sprawę. Czy prokuratora, czy policjant, kto się tym zajmował, ludzie kochani. To jest ta patologia, jaką mamy po komunie po prostu tych sądów i wszystkich tych szczebli, zaczynając właśnie, bo jakiś policjant musiał zacząć, napisać wniosek, sąd i tak dalej, i tak dalej. Po co się sędziowie mają zajmować takimi bzdurami? Ten policjant, którego przyprowadzili do sklepu, powinien wyjąć 40 groszy, położyć na tacę, na ladę sklepową i powiedzieć: człowieku, emerycie do domu, jak pan chce, to panu jeszcze kupię tam z 10 deko tych śliwek w czekoladzie czy czego. No, to takie absurdy, także dzięki Bogu, że idzie ta reforma sądownictwa i musi się udać. My nie mamy, proszę Państwa, wyboru. Mam nadzieję, że w sobotę w Warszawie przyjedzie tłum ludzi wspierających reformę sądownictwa i skończymy z takimi bzdurami po prostu. Okej. Okay. Jeśli Pani pozwoli, to o tej reformie sądownictwa to jest warto też porozmawiać, ale w tym naszym takim krótkim przeglądzie prasy piątkowym, czyli kurek na piątek, i to już wszystko. Mam nadzieję, że ta formuła się przyjmie, spodoba się Państwu. A ja ze swojej strony proszę oczywiście o wsparcie naszej telewizji internetowej, bo bez Państwa wsparcia nie moglibyśmy funkcjonować. Ja również przyłączam się do próśb Pana redaktora o wsparcie Telewizji Niezależny Lublin. I dziękuję Pani Danusi. Pani Danusia wie za co. I życzę zdrowia całej Pani rodzinie. Dziękuję Państwu za uwagę. Okej. Okay.